Sprawdzające, no ale nie są zbyt szybkie. No i przez to spudłowałem tamtą jedną, ale dobra. Fioletowe drzwi, czyli musimy teraz wziąć niebieski i czerwony, żeby otrzymać fioletowy. O, dwie oski na tego oto pana. Chodź. I jeszcze raz. A, pokonany. To trochę głupie, że os... Chwila. Różne rodzaje os żyją w krainie lwów. Sami może nosić tylko jeden rodzaj os. Jeżeli schwyta inny typ os, traci poprzedni. Ej, ja nie mam już królowych, więc nie zobaczycie, jak one odlatują, kiedy zbieram inny typ os. Ten typ os ma mniej trucizny od poprzedniego rodzaju, więc sami potrzebuje więcej os do pokonania lwa. Tak, takie białe osy, one są za to szybsze. Widzicie, są szybsze od królowych. Ale niestety są słabsze, potrzeba chyba, o ile dobrze pamiętam, 5 takich białych os, żeby pokonać najsłabszego lwa. Więc to jest właśnie wada tych os. No i co mogę o nich powiedzieć? One nie są też samo naprowadzające jak królowe, więc tak też nie możemy z nich skorzystać. Chciałem podskoczyć, a nie walnąć osą. Tutaj się pozbywamy fioletowego klejnotu. Zbieramy te kółeczko. Pomarańczowe drzwi, czyli już wiemy co robić. Kolejny rodzaj mieszanych barw. W grze mamy do czynienia z różnymi rodzajami lwów. Kolejny lew jest silniejszy od poprzedniego. W porządku, tutaj żółty klejnocik. No tutaj był ten czarny lew, ale ja go pokonałem przez ścianę. To trochę głupie, że można przestrzeliwać przez ściany. Ale dobra. Zielony. Otwieramy drzwi. Wkraczamy szybko. I proszę, 960 punktów. Wycieraczka! I epic happy dance. Kurde, ale mi słońce świeci, Jezu. Aby dotrzeć do wyższych albo bardziej oddalonych miejsc, Sami używa platform. Niektóre platformy działają jedynie, gdy Sami niesie odpowiedni klejnot. Czekajcie, bo muszę zasłonić okno. O, jak dobrze. A tutaj jak wciśniemy escape, to mamy tutaj porady. O, właśnie takie osy i tak dalej. Drzwi pierwsze, drzwi drugie, drzwi trzecie. Właśnie te, które otwierają się i zamykają. Drzwi, które otwierają się i zostają. I drzwi, które otwierają i zostają, ale traci klejnot. Tutaj rodzaje os. Tak szczerze, to tych os kolorowych nigdy w grze nie spotkałem. Nie wiem, czy one są tylko tak tutaj umieszczone, że miały być pierwotnie, ale teraz już ich nie ma. Nie mam pojęcia. No i wszystkie barwy, które możemy zmieszać, ale to powinniśmy wiedzieć z lekcji plastiki choćby. Mamy dwa lwy takiego typu, jeden mnie goni. No już jest trochę szybszy od tamtego na czwartym poziomie. Pozbieram te oski białe, a potem dopiero zacznę w nich strzelać. No dobrze. Co jest? Nie, bo myślałem, że tamten za drzwiami mnie zobaczył. Bo on jakoś tak dziwnie chodził naokoło. Okej, prujemy po tą osę i klejnot. 510 punktów, w porządku. Ojej! Ojej! Znowu zamiast podskoczyć, to strzeliłem osą. Co? Ej, gdzie oni są? A, tutaj jesteś. Ojej! Dwóch na jednego to już nie jest fair, panowie lwy. Oni mnie chyba zapędzą tu zaraz w kozi róg. A tutaj osa i klejnot, które pominąłem. Teraz szybki nawrót. Chodź! Udzia! 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 W dupko! Chodź tu! Nie uciekniesz mi. Dobra, już. No i proszę, starczyło os z całą pewnością. No ale nie wszędzie starczy nam os na pokonanie wszystkich lwów, a niekiedy tych os nie będzie w ogóle, więc wiecie, to jest szkolenie, tu się wszystko dopiero zaczyna. Tutaj taka winda, a co tam też może być? No
dobra, tutaj jeszcze pyk, elegancko. O, mamy już ten kolorowy klejnot, więc nie ma różnicy, co zrobimy, i tak już wszystkie drzwi otworzymy. Tutaj mamy platformę taką z trzema klejnotami, fioletowy, czerwony i niebieski. Oznacza to, że potrzebujemy jednego z tych klejnotów, które są tutaj na tej platformie, aby ją odpalić. Ja mam kolorowy, więc ona i tak się odpali. Ale to na przyszłość, można zapamiętać. Tutaj fioletowe drzwi. Pyk. I wycieraczka po raz kolejny. Chyba jesteśmy już w połowie. Jeżeli Sami posiada odpowiedni bonus, może poruszać się szybciej. Wciśnij Shift, aby zwiększyć jego prędkość. Żeby szybko odwrócić się, wciśnij Alt. Czyli Alt. Hucia! 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 No takie coś. Czyli coś jak breakdance w Kangurku Kao, jeżeli pamiętacie. I takie bumerangi to właśnie jest dopalacz. Jeżeli trzymamy Shift, to poruszamy się szybciej, ale ten pasek w lewym dolnym rogu... Ujeju! Ten pasek w lewym dolnym rogu się kończy i wtedy, kiedy się skończy, już nie możemy sprintować. Tak, ten lew w tej koszulce z płonącą czaszką, on jest już, o wiele cięższym rodzajem lwa do pokonania. O ile dobrze pamiętam, potrzebujemy aż 5 os królowych, aby go zabić. Tutaj mamy właśnie królowe, więc je zastosuję. I jest dosyć szybki z tego, co pamiętam, więc na tego lwa już wam radzę uważać. Naprawdę. A ja teraz idę sobie na niego. Ojeju. O Jezu! No, trzymam teraz Shift właśnie i biegnę. Wal się! Zostaw mnie! Ujii! Dobra, do schronu! A, bo dwa mnie goniły. Spoko. O Jezu. Ten musi zaryczeć! A masz. Spoko. Spoko. Niech on sobie odejdzie. Idź precz, zły duchu! Czekaj, jeszcze raz. Podejdź tu. Chodź tu. Chodź tu, dziadzie. Hop! O, patrzcie, jeszcze się trzyma skubaniec. O, idzie tamten. Już uciekasz, uciekaj, uciekaj. I tak nie uciekniesz, bo tu są granice. Chodź. Nie ciebie! O, mam szczęście, że to wystarczyło, żeby go powalić. I jeszcze ciebie. Chodź. No i proszę, to było epickie, wiecie, taka śmierć już przed moim nosem. Najpierw potrzebuję zielonego, czyli czerwony mi się nie przyda. Potrzebny mi będzie niebieski i żółty. Dobra. Tutaj wokół tych chatek są właśnie kryształy. I żółty. Proszę bardzo. A, żółty jest tutaj. I jeszcze przyda mi się czerwony i również żółty. Czyli szybki sprincik. Przedłużenie bumerangu. No i okej, akurat nam wystarczyło na wycieraczkę. I kolejny poziom za nami. Teleporty przenoszą Samiego do innych miejsc, gdzie lwy zazwyczaj nie mogą podążyć za nim. A teleporty to są właśnie te oto platformy z wylatującymi gwiazdkami. I właśnie mamy takie platformy 4, do których nie możemy dotrzeć normalnie. I jest jeszcze ta cała platforma na środku z wycieraczką, metą i pomarańczowymi drzwiami. Nie wiem, czemu tak się zapisiłem. A na dole mamy lwa, tego słabszego, i ponownie tego z czachą. I nie mamy os w tym poziomie, żeby ich pokonać, więc musimy tutaj już kombinować, jak te teleporty wykorzystywać. Teleporty zawsze będą nas przenosić do tych samych miejsc, więc lepiej, żebyśmy zapamiętali, jak one nas przenoszą. Dupa. Myślałem, że zbiorę ten klejnot. O, to też może być. I te lwy już są nieco szybsze niż my Sami, więc na nich już nie będzie można... O Jezu! A! O!
Trochę zaszarżowałem, ale na szczęście tyle serduszek tak dużo nie odebrało mi. Teraz idę za tym dużym. Jakby co to przy teleporcie? Bo chcę pozbierać te klejnoty, które są na dole. Oj, trochę za blisko, więc teleport. Tu nic nie ma, czyli znowu teleportuje się. Tu jest meta, ale póki co jej nie potrzebuję. O, tutaj jest jeden, który zostawiłem. To ten teleport? Bo potrzebuję tego, o właśnie, na tamtą platformę z czerwonym klejnotem. Hop. Z tego chyba nie korzystałem. Nie, to nie ten. Więc teraz tutaj. Nie złapiesz mnie! Dobra, i to chyba był ten, który teleportuje na metę, tak? Hop! Nie, źle zapamiętałem. To chyba ten był. Tak, bo potem wszedłem w ten. No właśnie, tym razem się nie pomyliłem. Bierzemy ostatni klejnocik, wycieraczka! I lecimy stąd. Czasami Sami odnajduje dużą zieloną strzałkę. To jest punkt, do którego trafi Sami, jeśli zostanie pokonany przez lwa. Pozbieramy trochę tych os, muszek. No to chyba te białe będę nazywał tak muszki bardziej, bo to są takie malutkie, maciubkie i tak dalej. Tu są chyba ze mną zamknięte dwa słabe lwy. O Jezu. Zostaw mnie! Jestem niewinny! Aha, ciebie brakowało, no dobra. Ale oni już nie są tak tacy szybcy jak tamci. Ja sobie tak pokluczę jak po pijaku. 12, o, zwątpię, że to... A, jeszcze tutaj są, spoko. Żółty, to jeszcze niebieski gdzieś musi... O, okej. Tu jest zielona platforma, którą musimy odpalić za pomocą tego... Ojeju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 j
Żyje. Dwa serduszka niecałe, ale dobra. Jeszcze raz. Chodź tu. Chodź tu, dziadzie. No i proszę. Pokonani, ale troszkę się zagapiłem, bo cały czas mylę klawisze. Zamiast kontrol to naciskam spację. Znaczy zamiast spacji naciskam kontrol. Widzicie? I znowu bym się pomylił. Gdybym robił tak, jak myślę. Tak, ta zielona strzałka. Jeżeli gdzieś zginiemy, to pojawimy się na... w tym punkcie, w którym ta ostatnią strzałkę zebraliśmy. Tutaj mamy takie coś, czyli bierzemy to. Uhu, klejnot leci, aż za mapę. Tak, te drzwi się zamykają, kiedy nie mamy klejnotu, więc gdy zrobimy tak, żeby dotrzeć do mety, zostajemy zamknięci z tym oto lwem, a więc musimy zginąć, aby ponownie tutaj pojawił się fioletowy klejnot. My się odrodzimy tam oczywiście. Tutaj ponownie się pojawi fioletowy klejnot, ale tym razem będziemy mogli dotrzeć do mety. Czyli taka pułapka jakby. W dupę! O Boże! No i tyle, jeśli chodzi o nasze życie. Zaprzytulał nas na śmierć lew. Teraz trzeba... U Jezu! Zostaw. No, chodź! Uciekaj! I leć na dół. Do widzenia. Życzę miłego lotu. Air sami zaprasza. Dobra. Wycieraczko, chodź! Jesteś moja. Wygrałeś. Poziom 10. Sporo punktów do zebrania. 1170. Na dole mamy drugi rodzaj przeciwników, który spotkamy w tej grze. I najmniej mój ulubiony. Nie cierpię tych zwierząt. Skorpion! Tak, skorpiony będą takie wydawać szeleszczące ogłosy. Czasem nawet podskakują za nami i są szybko, po prostu diabelnie szybkie. Czasem nie można po prostu ich uniknąć. A ich szczypce są równie zabójcze. Chociaż tak naprawdę możemy się od nich odbić, jeżeli dobrze się postaramy. Co nie zmienia faktu, że jak byłem mały, to zawsze skorpiony mnie obrzydzały. No i oni potrafią przechodzić przez niektóre ściany. Czy to nie jest fatalne? Naprawdę, ja bałem się przechodzić poziomy z nimi. O, patrzcie, jak one podskakują. Nie cierpi.
Bierzemy czerwony klejnocik. Nie powtarzaj nam tego, co i tak już wiemy. Dobra, te drzwi się zachowują. Srata, tata, bum, cyk, cyk. Drugi czerwony klejnot. No i tu jest następna pułapka. Jeżeli zbierzemy te oto żółte klejnoty, to stanie się, te klejnoty staną się pomarańczowym i te drzwi się zamkną i będziemy musieli w jakiś sposób zginąć.